Musieliśmy podjąć pewne ryzyko, mogliśmy stracić trzecią bramkę. Udało nam się strzelić bramkę kontaktową, ale zabrakło czasu i umiejętności na to, żeby strzelić bramkę wyrównującą. No, cała gra, każdy widział, jak wyglądała, gospodarze bardzo ambitnie dążyli do tego sukcesu. My staraliśmy się rozgrywać piłkę, nie za bardzo nam to wychodziło. Widzimy, że jesteśmy w stanie wiemy, że jesteśmy w stanie grać lepiej, ale w dniu dzisiejszym niestety ponieśliśmy porażkę i musimy przełknąć tą czarę goryczy. Gratuluję zwycięstwa Górnikowi Konin. Powiem tak, pierwsza połowa to była pod dyktando nasza. Uważam, że straciliśmy bramkę w kontrowersyjnych okolicznościach. Przeciwnik, moim zdaniem, rzutu karnego nie było. No, sędzia widział to, jak to widział. Stworzyliśmy sobie kilka sytuacji, no niestety nic nie chciało do tej bramki konińskiej wpaść. Druga połowa się trochę otworzyliśmy, przez co uważam przypadkowo straciliśmy drugą bramkę. No goniliśmy, no ale niestety no, strzeliliśmy tylko jedną bramkę. No, niestety nawet nie starczyło to do tego, żeby wywieźć chociaż korzystny jakiś tutaj dla nas rezultat. Dziękuję. Wiedzieliśmy dzisiaj, z kim gramy. Wiedzieliśmy, że będzie to dla nas bardzo ciężki mecz. Na pewno Mieszko Gniezno to jest jak na trzecią ligę bardzo dobry zespół. Ma w swoich szeregach bardzo dużo doświadczonych piłkarzy. Wiedzą, o co chodzi. Bardzo łatwo operują piłką, zwłaszcza w drugiej linii, skąd stwarzają sobie sytuacje. Mieliśmy prosty cel w analizie tutaj, jakie Mieszko grało mecze. No wiedziałem, musieliśmy odciąć skrzydła i dzisiejszego strzelca bramek. Nie udało się, ale nieważne jest, najważniejsze jest to, że wygraliśmy mecz. Wiadomo, w jakiej jesteśmy sytuacji. Jesteśmy w bardzo ciężkiej sytuacji. Przychodzi nam ciężko zdobywać punktów. Miejsce, które zajmujemy, też nam nie pomaga, aczkolwiek, tak jak powiedziałem wcześniej, myślę, że nie jesteśmy na tym miejscu, jakie mamy predyspozycje, jeśli chodzi o zespół. Powinniśmy być troszkę wyżej, ale no, nie zaczęliśmy za dobrze. Terminarz mieliśmy, jaki mieliśmy i dalej mamy. A co do meczu, tak ogólnie no, uważam, że bardzo wyrównany mecz, bardziej zdeterminowani byliśmy od Mieszka. I dlatego też może gdzieś tam w końcu wygraliśmy, w konsekwencją tego było nasze zwycięstwo. Mieszko miał swoje sytuacje, nie wykorzystało ich. My mieliśmy też także, ale to już przy 2-0, gdybyśmy spokojnie rozegrali, mogliśmy trzecią bramkę strzelić, nie udało się, straciliśmy kontaktową, zrobiło się nerwowo i całe szczęście, że dotrwaliśmy do końcowego gwizdka, wygrywając mecz. Co do jeszcze innej kwestii tego meczu, no to wiadomo, że tutaj odnośnie temat sędziowania, na pewno nie był to, nie chcę wypowiadać na temat sędziowania, nie był to łatwy mecz dla sędziego, było dużo walki, dużo gry praktycznie w pressingu. Boisko też widzieliśmy, jakie było, bardzo grząskie, miękkie, no także ja się cieszę, aczkolwiek no mówię, no szkoda, straciliśmy tą bramkę pod koniec, bo jakbyśmy grali 2-0, to jeszcze bym bardziej był zadowolony, ale cieszę się przede wszystkim z 3 punktów z tak dobrym zespołem, bo nie oszukujmy się. No, Mieszko na pewno będzie walczyć do końca o awans, jestem święcie przekonany, z taką grą, co dziś zobaczyłem i ma no, klasowych piłkarzy, jak na dzisiaj, mówię, na warunki trzecioligowe na pewno. I cóż, gramy dalej. Tutaj życzę powodzenia trenerowi i zespołowi, żeby wygrywali następne mecze, żeby zabierali też punkty naszym rywalom z tabeli. No i zobaczymy, co będzie dalej. Ja mam tyle. Byliśmy bardzo zmotywowani. Wierzyliśmy, że wygramy ten mecz. Bardzo chcieliśmy wygrać i to nam się udało. W pierwszej połowie jako pierwsi strzeliliśmy bramkę. Potem graliśmy bardzo mądrze w defensywie, nie pozwoliliśmy sobie strzelić bramki na 1-1. W drugiej połowie nastawiliśmy się na kontratak, wyprowadziliśmy naprawdę kilka groźnych kontr, którą jedną zamieniliśmy na bramkę, prowadziliśmy 2-0. W końcówce straciliśmy na 2-1, ale na szczęście udało się dowieść wynik do końca i jesteśmy bardzo zadowoleni z 3 punktów.